Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Tori152 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, lecimy sobie na bagno, ponieważ, chociaż nie, zanim polecimy na bagno, polecimy sobie do jaskini ogrów, przejdziemy sobie na stronę, pójdziemy sobie wydać punkty w życie. Tak mi się wydaje, że to będzie dobry plan. I będziemy mogli potem już dalej kontynuować inne sprawy. Zobaczmy, teleportacja na wysepkę z waranami. Kurde, pierwsze miejsce, a ja cały czas o tym zapominam. Przyspieszmy sobie troszeczkę jeszcze czas, żeby szybciej podbiec tutaj do Gernota. Matko Święta, nie do Gernota, do Wulwiasa potrzebuje. Moc życiowa, oczywiście. Trochę nam zejdzie czasu, zanim się tego wyuczę wszystkiego. Także... Chcę... Piątak i ten. I jeszcze raz. Chcę... 5 i 1. Punktów nauki 0. Pięknie. Ile teraz mamy życia? 1013. Nowego, no to naprawdę fajnie już. Jeżeli mam być szczera. Jak stoimy z czasem w grze? 15.20. 15.20. Wypadałoby się przekimać jeszcze. Ewentualnie. Dobra, wracamy do jaskini ogrów. Przejdziemy sobie... To było tędy, prawda? Tak jest tutaj. I lecimy. Lecimy na bagno w Jarkendarze, ponieważ tam zostali nam prawdopodobnie ostatni przeciwnicy do wykończenia. To jest jedno miejsce, gdzie w sumie żeśmy jeszcze nie byli. Weźmy do kanionu się tepnijmy. Znaczy do kanionu, do obozu piratów. I tutaj tak, no moglibyśmy jeszcze zagrać sobie na przykład z Francisem albo coś. Ale na razie nie mam ochoty grać za bardzo z nim w kości. Więc sobie tę minigierkę ominiemy. Okej, tu się ci bandyci cały czas respią. Do obozu bandytów. W sumie... Z obozu może być najprościej chyba się dostać. Tutaj, jak pamiętacie, wszędzie żeśmy byli. Tam tylko zostały jakieś pojedyncze rośliny. W sumie mogę się teraz po nie przejść. I co tam, moi drodzy, u was? Ja postanowiłam sobie dalej ponagrywać. Zmieniłam troszeczkę taktykę, ponieważ odcinek, który widzieliście ostatnio, czyli 60, wspominałam o tym, że prawdopodobnie wrócę już do tego trybu odcinków, że będą tylko 4 w tygodniu, ale ponieważ jeszcze mam dosyć sporo czasu, to myślę, że dopóki go mam, to będą odcinki codziennie. Jednak ta Odyseja zajmie nam dużo czasu, fajnie by było ją sprawnie przechodzić, więc na razie zostaniemy po prostu przy tych odcinkach tyle, ile ich na razie po prostu jest. Co my tu mamy? Widać krwiopijce. O matko i córko, włączyłam sobie przyspieszenie bez sensu. Masakra po prostu. Dobra, niestety dałam się trochę pogryźć. Miałam iść w kimę. Nie poszłam w żadną kimę. Czy tutaj nie było gdzieś do wykopania czegoś? Czy mi się zawsze wydawało? Może mi się pomyliło? Nie mam pojęcia. Czy taki wąż błotny dużo mi dał, nie wiem, obrażeń? Chyba nie. A weźmy tą mapę, odpalmy sobie. Nie, tutaj nie było żadnego skarbu. To znaczy, że mi się popitoliło. Okej, na razie możemy biegać sobie z taką ilością życia. Myślę, że dużo nie stracimy na tym. Obiegniemy sobie całe bagno. Zobaczymy, czy tutaj jakieś nowe tereny są, czy nie ma niczego takiego. Tam możemy wejść oczywiście do środka. I będziemy wracać do Corinis. Myślę, że zajmiemy się już typowo odbijaniem... czego? Oj, matko, Corinis. Trzeba by było Corinis odbić, jak najbardziej. W ogóle nie ukrywam, trochę mnie śmieszy fakt. Okej, to było otwarte. Trochę mnie śmieszy fakt, że tak jakby, wiecie, Jarkendar jest później, a tutaj są prości przeciwnicy niż w Corinis. W sensie tak by się mogło wydawać, bo według solucji jest później. A ja tak teraz w sumie patrzę i wiesz, jakby wiecie, ci orkowie, z nich mamy
expa 550 za sztukę, a za takiego mertańskiego wojownika było więcej, stanowił on dużo większe wyzwanie niż ci tutaj. To jest bardzo ciekawe, że jednak chyba Jarkendar wypada pod tym względem lepiej, żeby tutaj iść najpierw. No i pięknie, kolejny poziom znowu. Do wody wrócę. Na razie przejdźmy się tutaj poza wodą. Chyba, żebyśmy sobie wyciągnęli tego jednego błotnego węża. I przyciągnęli go do siebie. Tamtędy będziemy wracać, bo tutaj u góry będzie zabarykadowane wejście do jaskini. Jak pamiętamy. Bo tam magowie wody zawalili drogę. Także będziemy i tak tędy musieli sobie przez to bagno wrócić. Co tam, moi drodzy, u Was? U mnie jest dzisiaj piątek, 1 marca, także fajnie. Czy tutaj nie ma nic do wykopania? Jest, ale tam wyżej, dobra. W porządeczku. Ja tak, wiecie, wolę się upewnić, wolę sprawdzić, bo już nie pamiętam, gdzie tutaj te skarby były w tym Jarkendarze do wykopania, a gdzie nie, więc zawsze lepiej zerknąć trochę wcześniej na ten fakt. Bo też tego questa robimy trochę przy okazji, po prostu właśnie zwiedzając, prawda? Co my tu mamy? Okej, tam trzeba wejść na półeczkę, spoko. Tutaj można się dostać do rzeczy, jakaś krew tutaj jest, tam nic nie było. Dobrze, w porządku. Ja tak sobie biegam. Zbieram wszystko, co popadnie. Ilość roślin pod koniec gry będzie, myślę... A, to polny ten, dobra. Myślałam, że to jakiś gorszy będzie przeciwnik. Jednak okazało się, że nie. Nawet już nie zwracam uwagi na to, czy zbieramy jakieś stałe rośliny. Czy nic z tych rzeczy. Tutaj mamy skarb. Smocze łuski znalazłam. Prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo. Okej, i parę pierdółek. Dobrze. Tam jest ta bestia ognista. Też powiem Wam, że się bardzo cieszę, że jesteśmy w stanie bić się z tym, bo widziałam te ogniste demony na warancie ostatnio i nie powiem, wtedy robiły problemy. Dobra, no nie powiem. Biją mnie trochę. Wiecie, bo to one tak właśnie specjalnie, kurna, skaczą wokół mnie. I to się potem robi problematyczne. Ogniste strzały. Deszcz ognia znalazłam. Kamieniołupacz. Co to jest? Co ja znalazłam? Kamieniołupacz. Ej, fajna broń obuchowa. Nie powiem, wygląda całkiem nieźle. Widziałam komentarze wasze odnośnie warantu. Pod 60. odcinkiem z Gotika. Tak, no myślę, że w naszym tempie, biorąc pod uwagę, że najpierw się wzięłam za Jarkendar i tego typu sprawy, no to taki pełnoprawny warant to pewnie będzie u nas gdzieś, bo ja wiem, może 70. odcinek, co? Tu jest zawalone, tak, tam są przedmioty. Tutaj coś jeszcze zostawiłam, nie wydaje mi się, chyba nie. To co, to wracamy. Tutaj było gdzieś łóżko po drodze. Pewnie było. Tylko czy mi się chce do łóżka biec? Chyba nie. Chyba mi się nie chce. Chyba na spokojnie możemy jeszcze chodzić. Wiecie, ja mam tego życia dostatecznie teraz, więc takie mopki... Nie powiem podstawowe, ale takie... Tego typu to mi nie sprawiają kłopotów, więc ja nawet mogę, wiecie, rzucać się na nie w dwójkach. Bo dosłownie jednego zabijemy, to dopiero drugi się triggeruje. Okej. Czy tutaj coś będzie? Jest kolejny iksik. To akurat super. Zaraz, on jest pusty? A to ciekawe na przykład jest. Okej.
Odnośnie kamienia ogniskującego, to pamiętamy, że musimy go trzymać, bo nie wiem, czy nie będzie go chciał od nas. A, bo my już tutaj wróciliśmy, więc być może już wykopałam po prostu ten skarb. Ty, golemiarzu, chodź. Możliwe, że już go wykopałam. Tego kamienia jednego nie będziemy... Wiecie co robić. Na razie oddawać, ponieważ mam tego questa u Grega, którego spierdzieliłam. Więc wypadałoby go jednak zrobić. Znaczy wiecie, no na razie nawet mi się w dzienniku nie anulował, więc to jest trochę słabe. Także wypadałoby go skończyć. Jeżeli gra mi jeszcze daje taką możliwość. Dobra, tam jest chyba golemiarz dosłownie. Tylko... Jak my tak, wiecie, będziemy brodzić w wodzie, to mnie nic dobrego nie spotka. O, tam jest jeszcze jeden. Jeszcze mnie na szczęście nie widzi. No chodź. O kurde. Dobra, udało się. Trochę tak na pół gwizdka to wyszło. Mega nie lubię golemów. Ale można się przyzwyczaić do walki z nimi. Wiecie, jak już się stosuje konkretną taktykę, to jest łatwo potem. Akwamaryn tu był. No dobra, tam widziałam jakieś potworki poniżej i tu w ogóle rośliny są niepozbierane. A no tak, bo ja tutaj w sumie nie byłam w ogóle jeszcze. Okej, szczura mam. W sumie. Można by było wystrzelać nawet. Zobaczymy, jak nam pójdzie z czyszczeniem tego bagna. Wydaje mi się, że w pół odcinka powinniśmy się z bagnem uporać. Myślę, że to nie będzie problem. Okej. Mam przynajmniej nadzieję, że nie będzie. W sumie została nam też jeszcze jedna biblioteka do zgarnięcia, no nie? Która jest właściwie tutaj już, tak naprawdę, obok. Kurde, niedobrze, bo ten truteń... A tam co? Bagienne szczury, okej. Dużo roślin. Powinnam się wyleczyć. Powinnam się przespać. Jaszczurkę słyszę. Okej, tu jesteś. Okej. Żwawo nam idzie. W sumie, czy ja się potrzebuję jeszcze leczyć? Chyba... Chyba tak nie za bardzo. Wiecie, tak trochę przyspieszymy tutaj chodzenie, żeby nie było, że nam to zajmuje zbyt wiele czasu. Nie mam jeszcze od Was odpowiedzi a propos tego orkowego obozu, który widzieliśmy, więc nie wiem jeszcze, czy to miejsce jest fabularne, czy nie. Natomiast podejrzewam, że po prostu jest zrobione to po prostu tak, żeby było widać, że oni tam mają obóz. Najprościej w świecie i stamtąd przyleźli. Podejrzewam, że dostaną od Was identyczną odpowiedź. A jak nie, to się przynajmniej miło zaskoczymy, prawda? Cześć, bagienny trutniu. Trafię Cię dzisiaj? Trafię. Właśnie, bo ja coś mówiłam o tym, żeby w kuszę zainwestować, nie? I tak trochę umarł mi ten temat. Punktów i tak będziemy mieli dużo. Pod koniec gierki. Zerknijmy na mapę.
Okej, tam będzie jakiś X. Aha, bo tu jest jaskinia. Aha, bo tam wyżej też można wejść. Dobra. Mózg już nie pamięta niestety wszystkiego. Co tutaj żyje w środku? Serio, gobliny? Czemu ten goblin szaman się palił? On się sam podpalił? Czy o co chodzi? To trochę dziwne było. Wybaczcie, że ciemno, ale nie omija was zbyt wiele oprócz grzybów. Aha. Dobra, zebrane. Doświadczenie też mamy. To wiecie co? Pójdziemy sobie tutaj na górę jeszcze. Aha, nie, to nie tutaj. Zaraz, to nie tu było? Ten? Ta świątynia? To gdzieś indziej? O cholera, już nie pamiętam. W sumie jeszcze też w jednym miejscu nie byłam. Ja pierdzielę, tutaj się można naprawdę pogubić, wiecie? Trochę się źle pójdzie przez chwilę i się człowiek nagle gubi. Tu też jest X. Aha. Zdaje się, że coś znalazłem. No nie. Dobra, teraz się trzeba będzie już wyleczyć, bo... Zostałam zaatakowana przez te trutnie. Strzelaj, proszę cię. W oba. Ajajaj. Dobra, dostanę od nich niestety. To gdzie była ta świątynia? Zaraz, no jeszcze raz, no nie uwierzę w to. Tak, to było tam dalej jeszcze. Okej. To mój błąd. Wiecie co? Może by to był... Mam dwa eliksiry życia, nie wiem skąd. Wypijmy sobie tych 200 trochę. Dorzućmy leczenie. I mamy full HP. Dobra, no mówiłam pół odcinka, to już kurde prawie jest pół odcinka. No niedobrze. Orkowie? Nie, to jeszcze nie orkowie. Kurde, te szczury gryzą bardzo, nie? Tu jest ta w ogóle jaskinka. Znaczy się świątynia w sumie. Dobra, kolejna szczura. A no tak, bo ja zawsze szłam inną drogą trochę tu. Ale to i tak dojdziemy tam, gdzie trzeba. To się nawet nie ma co martwić. Okej, okay, słyszę gobliny, czyli jesteśmy na znanym terenie. Tutaj znane potworki są. Czy tu są w bagnie? Nie, są krwiopijce normalnie. Niestety jadowite. Naprawdę, to było takie useless. Strzelaj, błagam. Fuck. No tu mi się oberwie nieźle od tych krwiopic, nie? I pół HP poszło się pieprzyć. Dobra. Chodźmy najpierw tu. O, tutaj siedzą orkowie na przykład w świątyni. Podejrzewam, że będą mieli kamyczek dla mnie. Chyba, że będą siedzieli pod, wiecie czym. Mogą też ewentualnie sobie siedzieć z kamyczkiem pod piedestałem tam. No dobrze, bo słyszę... o cholera jasna. Teraz to chyba przegięłam. Jak mi nie będą kryty wchodzić, to się to kiepsko dla mnie skończy. Czemu on się nie cofał? No już jest kiepsko, no. Z czterema to nie ma opcji. To co, taktycznie trzeba to zrobić, tak? Tu można wejść i ja nie wiem, czy to... O, Matulu, święta. Oni też tu mogą wejść przecież. Bo głupie. Ej, no halo.
W sumie można by było tutaj ładnie wykorzystać deszcz ognia, nie? Dobra, zajmijmy się może najpierw tym dziadostwem tu. Wiecie, może się oni na mnie rzucą jakoś tak, nie wiem, z góry na przykład. Byłoby spoko w sumie. Niedobrze, bo zaczyna się na bagnie robić ciemno. No fuck my life. Oczywiście podeszły oba, nie? Noż ty cholero. Serio? Wiecie, co by wypadało zrobić? Przeteleportować się do obozu piratów, żeby iść w Kimę i wrócimy tu zaraz. Bo się niestety robi ciemno i nie będziemy nic widzieć. Nawet do Kiliana możemy się przespać. Przespać do Kiliana, tak? Przeteleportować oczywiście, bo on też ma tu łóżko. Do świtu myślę, że wystarczy. Niestety pada deszcz. I teraz tak, do piratów. Tu jeszcze wszyscy śpią. I lecimy. W ogóle, kiedy ja ostatni raz się zapisałam? Nie wiem. Aha, przy tych orkach, dobra. No nie wiem, jak tam by sobie z nimi poradzić. Trochę dużo ich biegnie naraz. W sam raz by się nadał deszcz ognia. Myślę, prawda? Nie, przecież mamy tutaj z obozu bandytów, o matko. Ale to nie, to nawet dobrze, bo sobie teraz pójdziemy inną drogą. Skręcimy teraz tutaj na lewo. Konkretniej tu, a no właśnie. Tutaj też przecież można iść. Więc wyjątkowo skorzystamy z tej drugiej ścieżki tym razem. A, tu wąż błotny. Siemka. Jak my jesteśmy na mapie? W sumie to tutaj już jest ten piedestał właśnie. Dużo tego dziadostwa, którego nie lubię bardzo. Czyli tych jadowitych. No oczywiście ustrzeliłam tego, który nie jest jadowity, nie? No co jest? Okej, no kamienia ogniskującego nie mamy. Na 1000% mają go orkowie, którzy się znajdują... Co tam żyje? Cieniostwór? Chyba tak. Tu są na szczęście zwykłe krwiopice, więc... Nie będzie kłopotów. Nie, wydaje mi się, że chyba jednak będziemy się bujać cały odcinek na tym bagnie. Po tej stronie. Bo tu jak widać jest dużo jednak rzeczy. Okej. Ale my chyba już jesteśmy przy tym jeziorku, gdzie tutaj ginęłam, bo tutaj się szło do tego. Ty tam na górę też możemy wejść. Twórcy nam zostawili tutaj drabiny. Znaczy one są chyba tylko w modyfikacjach jakichś, bo... Nie kojarzę tych drabin wreszcie w Nocy Kruka. Pamiętam, że kiedyś grałam i właśnie nie dało się tu wejść. Albo ja nie znalazłam wejścia. Nie no, musiało się tutaj dać wejść, czyli ja po prostu nie znalazłam wejścia wtedy. Czy to był smoczy korzeń, czy mi się przywidziało? Nie wiem. Prawo, le... Prawo, prawo... Prawo, prawo, lewo, prawo, 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 lewo, prawo, prawo, lewo. Będziemy cały odcinek na tym bagnie zasranym. Dobra, trudno. To też jest jakiś tam cel, zadanie nasze i tego typu sprawy.
Dobra, schodzimy. Tak, i tutaj już słychać te goblinki z powrotem. Okej. Co to za skóra taka mała? Skóra gada. Tak, i tu jest to bajoro, gdzie żeśmy byli. Tam już jest ta świątynia. Zaraz tam pójdę. Tylko jeszcze tutaj zgarnę. Tam jeszcze się powinnam cofnąć, bo tam też ominęłam węże. Powiem wam, że to jest istna masakra, ile tu jest mobów. Ale potem sobie któregoś dnia podziękuję za to. Ile tutaj jest tych mobów. Okej, tu jest bajoro. Nie chcemy do bajora. Wrócimy się kawałek. Chociaż zanim się wrócę, to jeszcze przejdę tędy. Tutaj się chciałam wrócić. Ja myślałam, że tu jest cieniostwór, a to po prostu krzaczek był. Dobra, jestem naprawdę. Tam są węże. Aha, bo my teraz przyszliśmy znowu od tej strony. Tutaj... Nie, po drugiej stronie leżą itemsy. Tu już nie ma nic w tym obozie. Aha, dobra. Czaję już, jak my się tutaj poruszamy teraz. Truteń mnie bardziej zaboli. To był dźwięk mojej broni, czy ktoś inny wyciągał broń? Bo to brzmiało trochę... Ten truteń się zbagował tam. Niedobrze. Jeszcze bym dostała od tego golema w głowę. To by mi się odechciało. Okej. Lewo, lewo, prawo, prawo. Ładnie, za pierwszym razem się udało. Patrzcie, już znowu zaraz będzie kolejny poziom. Niebywała sprawa. Gdzie ten wąż błotny się... Aha, tam, okej. To tamten się triggernął na mnie. Tam mamy kolejnych przeciwników. Ja bym się do tego węża błotnego przeszła, tylko... No, nie będziemy tu brodzić. Niedobrze. Już się bałam. Super. Tutaj coś mamy. Tutaj będzie taka też zatoczka ze skarbem. Tu na szczęście zwykłe, tylko krwiopijce, nie zatruwające mnie. Jestem ciekawa, czy uda mi się wykopać te wszystkie skarby dla tego typa. Węże błotne są podboostowane. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale one pełzają trochę szybciej. Kurde, ale to bagno jest wielkie, matko. Błagam, no. Aha, to jest znowu teraz to Co tu się... Okej. Serio chciało ci się tu przychodzić aż z wody do mnie? To naprawdę szacuję. Znaczy się szacuneczek. Duży. Dobra, szczurze, poczekasz chwilę, ok? Zaraz, cholero, jedna. Dobranoc. Znowu chyba mamy kółeczko, nie? Byłam tu wcześniej. Gdzieś byliśmy? Byliśmy. Tak, bo tu jest teleporter. To tutaj sobie przebiegniemy teraz. W którejś modyfikacji tutaj byli ożywieńcy zamiast normalnych przeciwników. To wygląda, jakby się dało tam wejść na górę.
Pewnie się da. Okej, cofnę się jeszcze kawałek. Zastanawiam się, czy na tych orków nie zastosować metody pod tytułem deszcz ognia, bo ich tam jest dużo. I oni mają kamyczek na miliard procent. Trzeba uważać, bo tu jest gdzieś golem. Bo pamiętam, że nieraz się tutaj golema wystraszyłam w tym miejscu. Słyszę. O, orkowie! O cholera, jasna. Nie spodziewałam się. Nie wiem dlaczego, ale myślałam, że to wszyscy, tylko nie orkowie. Ciekawi mnie, gdzie ja znalazłam ten eliksir do życia. Ty, równe 400 HP mi to uleczyło, dobra. Super wykalkulowane, nie? Dobra, tutaj nie było nic do wykopania. Nie, był kufer, tylko... Lewo, lewo. Aha, no tak, dobra. Cały dzień na bagnie. I to jeszcze z przyspieszeniem, kurde, czajcie to? Tam jest golem chyba, nie? Tak. Twardy bagienny golem. Od kiedy to jest twardy bagienny golem? Okej, na szczęście się rzucają pojedynczo na mnie. Co on był taki agresywny? Wy to widzieliście? Jakby jakoś boosta dostał do życia. Do poruszania się na pewno. Zobaczymy. Tam jest jeszcze jeden za nim, nie? No, jeszcze tak cios, może dwa. I pięknie. Dobrze, miło. Kurde, bijemy. Zaraz będzie kolejny poziom. Okej. Tutaj też był gdzieś skarb do wykopania. Właśnie nie wiem, czy nie przy tych golemach i go prawie nie ominęłam tam, ale... To za chwilę się wrócę. Specjalnie tam. Był gdzieś tutaj. Pamiętam, że gdzieś tu był jakiś X. Nie, to... Co? Tu nie było X-a? Ale sobie bzdurałam. Nie, bo to był Juan w Nocy Kruka. Okej, pytanie, czy tu coś jeszcze żyje? Jakiś bagienny wąż albo coś w tym stylu? Chyba nie. Chyba nam tylko zostali tam ci orkowie. No i tam na pewno też jest jeden skarb właśnie do wykopania przy nich. O, tu jakąś roślinę zostawiłam pojedynczą. To co, myślę, że weźmiemy sobie tam, wjedziemy może na deszczu ognia. Chociaż ja mam też teraz 1000 HP, to może być trochę prościej. Na pewno możemy sobie jaszczurki wyciągnąć. Okej. Czyli już jesteśmy na lepszej pozycji. No i co wy na to, żeby spróbować rzucić deszcz ognia? Ja myślę, że to jest dobry pomysł, tylko... Zżryjmy coś na manę, bo mam jej mało. Okej, to mi daje dychę. Może być. Zjedzmy nawet dwie. Aha, deszcz ognia miałam sobie przypiąć. Gromu nie chcę. Deszcz ognia, deszcz ognia, deszcz ognia. Tu jest. Mam aż co? Mam trzy? A z jakiej racji? W sumie tchnienie śmierci też nie jest głupie. Ale ja myślę, że deszcz ognia będzie fajniejszy w tym wypadku. Udało się? O cholera jasna, ja się tu wpierdzieliłam. Ej nie, dobra, udało się, myślę.
Nie, no dobrze poszło. Okej. Okay. Deszcz ognia się ładnie nam wykorzystał. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Dobra, ogarnijmy sobie pochodnie, bo nic nie widzę. Wy też pewnie nic nie widzicie. Matko, ale mam rzeczy do otwarcia. Pochodnie znajdę gdzieś, kiedyś, dzisiaj, może. Może być problem. Wy już pewnie je widzieliście 100 razy. Okej. Okay. Nie, to była bardzo dobra, właśnie wiecie, jakby dobre przedsięwzięcie. Pierśni kapłanów. Super. Bryła lodu. Myślałam, że deszcz ognia. Tu jest kufer zamknięty. To znaczy, że będzie nam pewnie możliwe otworzyć go trochę później. Dobra, prawdopodobnie zebrałam z tego szamana kamień. Ogniskujący. Też zobaczmy w ekwipunku, czy mam jakiś kamyk. Powinnam mieć. Mam kamień. Dobra. To nawet zrobimy sobie zadanie, jak pójdziemy do Grega. Ale też oczywiście to sprawdzę, czy to tak zadziała, bo może nie. Ta jaszczurka w ogóle zginęła dzięki mnie. Aha. Szkoda, że nie mam informacji coś w stylu, że to na przykład ostatni skarb. Znaczy ja nie wiem, czy to jest ostatni. Mi się tak wydaje, że już wszystkie inne chyba wykopałam, o których pamiętałam. Chyba, że jeszcze są gdzieś, ale... O, szczaw królewski tu był, dobra. Tam wygląda, jakby się dało w ogóle wejść, więc ja bym sobie skorzystała z tego wejścia, tak z ciekawości. No widać, że się da, bo mnie gra tutaj... Chciałam powiedzieć pchano. Prawie tam wlazłam. Ale dobra, może nie ciśnijmy się tam. Zróbmy zapis. Spróbujmy polecieć do obozu piratów, do Grega. Do obozu piratów. Spróbujemy to Gregowi dać ten kamień. Co do kamienia ogniskującego. Tak, chłopcze? Czyżbyś go znalazł? Oczywiście, oto on. Aha, to ten. Weź go z powrotem, w końcu tobie on jest potrzebny. Mnie to kosztowało. A co z moją nagrodą? Nagrodą. Ach, tak. Oto 200 sztuk złota, tak jak obiecałem. Dobra, a ja jestem ciekawa, czy z Francisem, jeżeli chodzi o kości, możemy zagrać płacąc mu. Słyszałem, że odpowiadasz za przydział pracy. Tak, właśnie. Możesz zacząć od razu. Zacznij. Źle mnie zrozumiałeś. Nie szukam pracy. Więc czego chcesz ode mnie? Chciałem z tobą porozmawiać. Nathaniel skarży się, że kilku ludzi uchyla się od pracy. Więc to stąd wiatr wieje. Co powiedziałeś? Nathaniel nie powinien tyle paplać. Rozdzielam robotę tak, jak mi się podoba. Wreszcie, takie są rozkazy Grigge. No, pięknie, ale czy możecie się jakoś dogadać w tej sprawie? Nie, nie możemy. To, zresztą, w ogóle nie twój interes. Zrozumiałeś. A teraz zostaw mnie w spokoju. Mam robotę. Okej, wybierz kości, czyli nie możemy tak, okej? Aha, nie mogę? What the fuck? Okej. Moc kamieni, łup. Tak, dobra. To wiecie co? Pójdziemy aktywować ten kamień i wrócimy tutaj. Zobaczyć, co z tym questem jeszcze możemy dalej zrobić. Bo wydaje mi się, że jeszcze trochę możemy. Tylko wiecie co? Zapiszę się, bo dawno nie robiłam save'a, a jakby mi teraz wywaliło czy coś, to by było niezbyt ciekawie. Dobra, lecimy, zobaczymy, czy się uda. To już powinien być ostatni kamień. Powinno się wszystko udać tak jak z płatka. Tu jakaś broń orkowa jeszcze została. Pobiegniemy sobie tędy. I tu powinno być. Dokładnie. Piedestał. No i pięknie. Moc kamieni ogniskujących. Nawet możemy się tepnąć już teraz bezpośrednio
do piratów, tylko nie mam oczywiście many. Także wymanimy się. O, ja pierdzielę. W sumie może być to. Teleportacja. No i fajnie. Potem jak już tutaj wrócimy, to będzie nam się tutaj przyjaźnie poruszało. Dobra, do Nataniela mieliśmy się udać z powrotem. Nie to, matko i córko. Trzeba położyć kres kombinacjom Francisa. Tak, dobrze by było. Ale nie mam pojęcia jak. Powiedz mi, kto przekupuje Francisa? Kilku ludzi. Ale przeważnie mowa jest o Smyteu, Lucasie i Elrychu. Dotychczas oni nie przepiłowali ani jednego kawałka drzewa. Boże święte, nie słuchałam, o kim on mówił. Niedobrze. W związku z tym... Elrych. A to Elrych jest na pewno na statku. Nie mów, że to nieprawda. Tu jest Smite. Jak ci idzie robota? Jaka robota? No, piłujesz drewno. Ja nie. A dlaczego? To się nigdy nie zmieni. Chcesz to wiedzieć? Oczywiście. I nie mam ochoty sterczeć tu cały dzień. W takim razie pogadaj z Francisem. Jest więcej, wiesz? Jeśli dasz mu trochę złota, to może coś zrobi. Okej. Zapytałem Smite'a, jak wygląda sprawa z podziałem prac. On polecił mi zwrócić się do Francisa, jednak to za mało. Potrzebuję dowodu, który go zdemaskuje. Lukas i Elrych. Lukas też gdzieś tutaj chyba był. Czy mi się wydawało? Jest. Hej, ty. Nie mów, że to nieprawda. Mogę zapytać o Francisa. O Francisa. A co chcesz wiedzieć? No, o podziale prac w obozie. O tym. Nikt to dziwne. Nie chcę o tym słyszeć. Nie należysz do załogi, ale może chcesz się do nas przyłączyć. Możliwe. Ale piłowanie to nie dla mnie. Haha. Dobrze cię rozumiem. Nie co masz na myśli? Tego mówić. Można się obejść bez piłowania, jeśli da się Francisowi trochę złota. Interesujesz się tym? Zapytaj Francisa, jeśli chcesz to wiedzieć. A nie teraz mów, zostaw mnie w spokoju, jasne. Odeszła mi chęć na rozmowy. Wydaje mi się, że najwięcej nam właśnie powie Elrych. Zabierz mnie, chodźmy teraz. Gdyby to zależało od nas, sprawy potoczyłyby się inaczej. Chodźmy teraz. No chodźmy, no zabierz mnie. Chyba, że wystarczy... Okej, jeszcze tutaj sobie wskoczę. Chwila. Chciałbym, człowieku, nie... Chwila. Witaj, witaj, wszystko w porządku. Tak. Tutaj na statku, nie trzeba się niczym martwić. Kiedy myślę o facetach, którzy cały dzień piłowali drewno na plaży. Nie chcę się z nimi zamieniać. Ja też nie. Wolę być z ludźmi. Jak to się dzieje, że nie jesteś zaangażowany w tę pracę? Mam tam swoje kontakty. Ale to nie było tanie. Musiałem Francisa, ale przestań, nie wolno mi tego mówić. Czego nie możesz powiedzieć? Niczego. Absolutnie niczego. Lepiej zostaw mnie teraz w spokoju. Mam ważniejsze rzeczy, o które muszę się martwić. Rozumiem. No niedobrze. Kogoś innego? Może Lucia coś wie, nie? Nie. On to może kowal? Ty, podejdź tutaj. Czego chcesz ode mnie? Słyszałem, że chcesz się czegoś dowiedzieć o Francisie. Możliwe, że mógłbym pomóc. Chcesz mi pomóc? Dlaczego? Elrych kręci się tu przez cały dzień i muszę ciągle wysłuchiwać jego miłosnych wynurzeń. Doskonale wiem, że Elrych przekupił Francisa, by stale przebywać koło ludzi. Możesz to udowodnić. Możliwe. Ale tylko wtedy, jeśli obiekasz mi, że Elrych wróci do pracy. Cóż, zrobię co będę mógł. Dobrze. Jeśli oprócz tego pomożesz mi z jedną sprawą, jestem gotów ci pomóc. Co mam robić? Nie wybierasz się przypadkiem w głąb wyspy. Niczego. Możliwe, dlaczego pytasz? Czy możesz dochować tajemnicy? O tym, co ci teraz powiem, nikt nie powinien się dowiedzieć. Przede wszystkim, Greg. Rozumiem. Czym rzecz? W wewnętrznej części tej krainy przebywa jeszcze kilku bandytów Kruka. Jeden z nich jest moim starym znajomym. Nazywa się Skapi. Czy możesz go odszukać? A czy bandyci mnie nie zaatakują, gdy się do nich zbliżę? C-
całkiem możliwe. Twoje zadanie nie jest z tych łatwych. Dlatego jestem gotów zapłacić ci 100 sztuk złota za fatygę. To za mało. Dorzuć jeszcze setnego. 200. To za dużo. Zgodzisz się na 150. Zobaczymy. Powiedz mi, a co ty, właściwie, chcesz od tego Skaptyego? Chcę złożyć mu pewną propozycję. Aha. Robi się ciekawie. O co chodzi? O złoto. Bandyci znaleźli złoże złota. Chciałbym mieć w tym swój udział. Rozumiem. I co zaproponujesz Skaptyemu? Zaproponowałbym mu pomoc w opuszczeniu doliny. Przecież bandyci są całkowicie odcięci od zewnętrznego świata. Przecież, jeśli przywrócę teleport, bandyci będą mogli w dowolnym momencie opuścić dolinę. Haha, akurat. Przecież, będą musieli jeszcze opuścić te wybrzeże. A to nie będzie takie proste, póki ono jest w naszych rękach. Racja. Sprytny plan. Skaptyemu nie zostanie nic innego, jak przyjąć twoje warunki. Ale, o czymś zapomniałeś. I cóż to ma być? Skoro mówimy o kopalni złota, nie spłacisz mnie kilkoma setkami. Tym bardziej, że bez mnie nie dasz rady urzeczywistnić tego planu. Chcę mieć swój udział w tej kopalni złota. Cóż, dobrze. Widzę, że nie mam innego wyjścia. Jednakże, czy będziesz gotów tak długo czekać, aż kopalnia zacznie przynosić zyski? Nie będę, nie mam tyle czasu. Już o tym pomyślałem. Dlatego mam dla ciebie następującą propozycję. Jeśli pomożesz Skaptyemu w uruchomieniu kopalni, dam ci 1000 sztuk złota. Poza tym, możesz wziąć tyle złota z kopalni, ile będziesz w stanie unieść. No, co powiesz? Brzmi dobrze. Ale co, jeśli Skaty odmówi? Cóż, wtedy mój wspaniały plan legnie w gruzach. Ale mam nadzieję, że zgodzi się na moją propozycję. Przecież, nie ma innego wyjścia, jeśli chcę opuścić te wybrzeże. No dobrze, no to co, wylatujemy stąd, nie? Siup. Dobra, szybko się przepłyniemy. Jak wyjdziemy na brzeg, to od razu polecimy na teleporter i tak dalej, i tak dalej. Ja mam 20 punktów nauki, nagle ja 2 poziomy wbiłam? Ja pierdzielę. To kolejne punkty do życia będą dla nas. W sumie mam amulet, który dodaje plus 90, więc tak naprawdę mamy trochę tego życia mniej. Dobra, siemka. Na szczęście do Skatiego jest blisko. Cześć Skati. Zróbmy save'a, bo może się nie zgodzić. Czego ja on może mnie uczyć wydobycia, jak ja już umiem? A co się stanie, jak kliknę naucz mnie wydobycia? Naucz mnie wydobycia. No, w teorii mogę się uczyć jeszcze, ale już dostałam stały bonus do tego, więc nie będziemy tego robić. Znasz typa o imieniu Kendrick? Coś mi mówi to imię. Jeśli dobrze pamiętam, tak wzywali kolesia, którego spotkałem w więzieniu. Co jeszcze o nim wiesz? Niezbyt wiele. Wcześniej chyba był kowalem lub kimś w tym rodzaju. Ale dlaczego pytasz? Teraz Kendrick jest kowalem u piratów. Dowiedział się, że tu jesteś i proponuje ci jakiś interes. Interes. Brzmi zachęcająco. A o co chodzi? Oferuje ci możliwość wydostania się z tej doliny, a nawet z tego wybrzeża. No to nieźle. A co chce w zamian? Udziału w kopalni złota. Udziału w kopalni złota, haha. No cóż, w porządku. Według mnie, to może przyjść i wziąć sobie tyle złota, ile zechce. Co w tym śmiesznego? Mogę ci to powiedzieć. Orkowie zajęli nasz obóz i dlatego nikt nie może dostać się do kopalni. Dopóki orkowie nie odejdą, moja noga nie stanie w tej kopalni. Pozbyłem się orków. Naprawdę. To była połowa armii. Co teraz? Będziesz mi towarzyszył do kopalni, czy nie? No, dobrze. Ale najpierw musimy uregulować jeszcze jedną sprawę. Jak podzielić złoto? To proste. Ty i Kendrick dostaniecie po połowie. A co dla ciebie? Chyba nie chcesz zrezygnować z takiej ilości złota. Nie mam czasu czekać, aż kopalnia zostanie wyeksploatowana. Więc wezmę tyle, ile będę mógł. W porządku. Więc chodźmy do kopalni.
Chodźmy. Dobrze. Jestem bardzo ciekawa, czy możemy iść teleporterami. Jakby on się tak typał ze mną, to by było idealnie. Spróbujmy zrobić tak, że ja się tepnę tutaj i tepnę się pod obóz bandytów. I czy Scotty się tutaj pojawi? Jesteśmy na miejscu. Tak, dotarliśmy. I co dalej? Zajmę się eksploatacją kopalni, a resztę spraw omówię z Kendrickiem. Powiadom go, że o północy może spotkać się ze mną koło teleportu w kanionie. O, spoko, możemy wymienić sobie bryłki u Scottiego. Dobra, to lecimy od razu gościa powiadomić, że się udało interes zrobić. Jak widzicie, teleporty nam ratują tyłek. W sumie to ja mogę od razu do tego obozu, tylko nie mam many. Ale już mam. Powiemy mu, co i jak. Czy jak podejdę sobie do łódki, to mnie tepnie? Dopiero jak pogadam ze Scottym, znaczy się ze Skipem. Co on wie o służbie? Chodź. Dobra, jesteśmy. Witaj. Scotty się zgadza. No dobrze. Możecie wszystko obgadać osobiście. Spotkacie się przy teleporcie w wąwozie, około północy. Widzę, że pomyślałeś o wszystkim. Doskonale. Oto złoto, które ci obiecałem. Opowiedz mi o umowie Ellicha z Francisem. Dobrze. Francis dał Ellichowi do ręki jakiś list. List, tak. Powinien jeszcze go mieć przy sobie. Nie wiem, co jest napisane w tym liście, ale sądzę, że to bardzo ważne. Ciekawe. Dziękuję za wskazówkę. Dawaj to, gościu. Będzie bardzo trudno, a tam pierdolicie. Lepka kartka. O nie, dlaczego ona jest lepka? Smite i Lukas mówili mi, że nie mam ochoty pracować w obozie. Gdybyś mi płacił po 100 sztuk złota miesięcznie, to wykreśliłbym cię z mojej listy. I pamiętaj, Greg nie może się o tym dowiedzieć. Francis. To co, do Grega od razu? Stary oszust, czyli rozumiem, że do Francisa najpierw. Jeszcze załatwimy to dzisiaj w tym odcinku, więc jak będzie trochę dłuższy, to przepraszam z góry. Ale chcę ten temat zamknąć, żebyśmy mogli w kolejnym odcinku wrócić do Corinis. Zobacz, co mam. Cholera, to przecież. Skąd masz ten list? Zgadnij. Myślę, że Greg będzie bardzo zainteresowany tym listem. Nie mam czasu na takie rzeczy. Hej, poczekaj. Kupię od ciebie ten list. Powiedzmy, za 100 sztuk złota. Zapomnij o tym. Mam dla ciebie propozycję. Jeśli przestaniesz pobłażać symulantom, daję słowo, że nie pokażę listu Gregowi. Dobrze. Nie mam innego wyboru. Zgadzam się. Mam nadzieję, że mogę ufać twojemu słowu. Możesz. Nathaniel zostanie teraz zmieniony. Tak, będzie zmieniony. Teraz Smite zajmie się jego działką. Wciąż jest mi winien złoto, jeszcze z zeszłego miesiąca. Niech tak będzie. Upewnij się też, że Ellich ma się czym zająć. Dlaczego tak nagle? Nie musisz tego wiedzieć. No, pięknie. Może przejąć moje obowiązki. Wtedy będę mógł zająć się czymś innym. No i dobra. To idziemy od razu do Nathaniela mu powiedzieć, że już może przestać piłować. Nikt więcej nie będzie uchylać się od pracy. Teraz Francis będzie wysyłać do pracy wszystkich, bez wyjątków. Skąd taki wniosek? To całkiem proste. Udało mi się udowodnić Francisowi, że bierze łapówki. Poważnie. To prawda. Tak, Dlaczego nie poszedłeś do Griga i nie wydałeś Francisa? Cóż, teraz myślę, że to nie byłby dobry pomysł. Francis otrzymałby od Griga solidną naganę, a bałagan w obozie byłby jeszcze większy. Myślę, że twoja decyzja była błędna. Kto zaręczy, że Francis za kilka dni nie zacznie robić tego samego? Nie martw się. Francis nie wróci do starych układów. Cóż, ja tam nie wiem. Wszystko będzie dobrze.
Okej, gościu trochę chyba mi nie uwierzył, że sprawa jest zakończona. Moi drodzy, wydaje mi się, że możemy sobie zakończyć już dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Aha, czyli ten list, który znalazł, ten pustelnik, to jest ten gościu na A, tak? Okej. On będzie z nim coś później pewnie. Moi drodzy, tak podsumowując tylko szybko, w kolejnym odcinku udamy się do Corini z powrotem, spróbujemy je wyzwolić i jak nam starczy czasu, to pójdziemy do kopalni, która no, prowadzi też do Górniczej Doliny, przez którą jest tam przejście. No i co? I chyba to będzie wszystko. Dziękuję Wam już serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się. Lecę montować dla Was ten film i słyszymy się już w kolejnych. Cześć!